W kolejnym ósmym biegu powiem Wam o nieoczywistych rzeczach, na które trzeba zwracać uwagę w sezonie 2021, żeby on był jeszcze ciekawszy, choć i tak myślę, że będzie naprawdę bardzo dobry. Będzie też parę słów na temat decyzji Roberta Kubicy o startach w kolejnej już serii z wyścigów długodystansowych. Po co mu taka seria? Skąd taka decyzja? Czy to w ogóle jest mu potrzebne? O tym wszystkim będzie w ósmym biegu. Zostańcie ze mną, zapraszam, jedziemy. No to jeśli ktoś z Was pojawił się tutaj, żeby posłuchać tylko o Robercie Kubicy, to musi sobie zerknąć na ten paseczek na dole i przesunąć do momentu, w którym zaczynam o Robercie mówić. A teraz parę słów na temat Formuły 1 i tego sezonu, który lada moment, jeśli chodzi o moment nagrywania tego filmu, się rozpocznie. Ja już zacieram ręce, nie mogę się doczekać, aż wrócimy znowu do studia Eleven Sports i będziemy Wam wszystkim opowiadać o tym, co dzieje się w Bahrajnie i dziać się będzie na kolejnych torach. No i zacznijmy sobie od tego, dlaczego ten sezon będzie ciekawy i na co trzeba zwracać uwagę. Tutaj bym wskazał dwie rzeczy, o których mam wrażenie trochę już zdążyliśmy zapomnieć, a one są naprawdę bardzo, bardzo ważne. Przede wszystkim mamy już limit wydatków na poziomie 145 milionów dolarów, jeśli chodzi o ten sezon. To nie zawiera w sobie wypłat dla kierowców i dla trzech najlepiej zarabiających osób w zespole. To nie zawiera kosztów podróży, kosztów marketingowych, ale wszystkie rzeczy związane z samochodem poza ewentualnym zakupem jednostki napędowej, to wszystko, te wszystkie wydatki muszą zmieścić się w tymże limicie. I oczywiście dla Williamsa, dla Haasa, dla ekipy Alfa Romeo, to jakby w zasadzie nic nie zmienia, no bo oni i tak takiego budżetu nie przekraczali, no ale dla gigantów, no to jest naprawdę właśnie gigantyczna zmiana, bo taki Mercedes czy Red Bull z budżetem na poziomie ponad 300 milionów dolarów na sezon, muszą sporo przyciąć, a ten budżet będzie jeszcze mniej, ten limit będzie jeszcze mniejszy, ten budżet będzie znacznie skromniejszy w kolejnych latach, to będzie tak postępowało rok po roku, no i zespoły będą musiały sobie z tym radzić. No i to jest pierwszy sezon, w którym rzeczywiście na takie rzeczy trzeba będzie zacząć zwracać uwagę. I oczywiście to jest rzecz bardziej długoterminowa, ale tak czy inaczej to może mieć znaczenie dla układu sił w tych zbliżających się latach i być może już w sezonie 2021 tego efekty będziemy widzieć. Tak samo jak drugiej zmiany, o której już w ogóle mam wrażenie wiele osób zapomniało, czyli o zmianie, która obowiązuje już od tego sezonu, jeśli chodzi o możliwość korzystania z tunelu aerodynamicznego. Teraz będzie to tak rozwiązane, że ekipa, która jest na ostatnim miejscu w klasyfikacji konstruktorów, może z tego tunelu częściej korzystać niż na przykład ekipa, która jest wyżej, a już dużo częściej niż ekipa, która jest na pierwszym miejscu w klasyfikacji konstruktorów. To wszystko jest liczone proporcjonalnie. No i tak, jeśli chodzi o sezon 2021, ja to sobie tutaj zapisałem, żeby się nie pomylić, no to jako, że Williams w ostatnim sezonie był na ostatnim miejscu, będzie mógł spędzić 22,5% więcej czasu niż Mercedes w tymże tunelu aerodynamicznym. No i pozostałe zespoły odpowiednio jakby ta wartość się tutaj zmienia, ale już w sezonie 2022, w którym będziemy mieli nowe regulacje, ten procent różnicy między ostatnim zespołem a pierwszym to już wzrośnie do 45%. Właśnie. No i to już jest różnica naprawdę spora, bo to jest prawie dwa razy więcej czasu w tunelu aerodynamicznym dla ostatniej ekipy w porównaniu do ekipy najszybszej. I to może mieć spore znaczenie dla zmian w układzie sił, dla wyrównania tego wszystkiego, dla tego, jak zespoły pracują w konkretnym sezonie i właśnie w tym roku będą się już ekipy musiały z tym zmierzyć. Będą musiały ten czas ograniczony inaczej, lepiej, bardziej efektywnie wykorzystać i na to musimy zwracać uwagę także w wypowiedziach szefów zespołów, jak oni to będą komentowali, czy szefów od techniki w poszczególnych zespołach. To są takie szczegóły, ale one mogą mieć gigantyczne znaczenie dla rozwoju poszczególnych ekip w najbliższych latach, no i dla widowiska, które my będziemy obserwowali, bo im więcej ci duzi będą tracić,
tym, no, nie oszukujmy się, tym będziemy mieli lepsze widowisko i czy się ktoś z tym zgadza, czy nie, czy to jest sztuczne regulowanie rynku, tak to nazwijmy, rynku Formuły 1, no to takie zmiany potwierdzono, takie zmiany zaaprobowano i w takich warunkach teraz ekipy będą się ścigać. Więc to są takie dwie rzeczy regulaminowe, o których mam wrażenie troszkę zapominaliśmy w ostatnim czasie. A jeśli chodzi o takie rzeczy czysto sportowe, to to, na co musicie zwracać uwagę w tym sezonie, to są pojedynki wewnątrzzespołowe, które moim zdaniem będą miały gigantyczne znaczenie dla tego, jak postrzegamy niektórych kierowców, dla opinii na temat niektórych kierowców, dla ich wizerunku, no bo niektórych czeka bolesna lub nie weryfikacja. I tych pojedynków będzie naprawdę sporo w tym sezonie, począwszy od Red Bulla, Max Verstappen kontra Sergio Perez. Perez mówi, że potrzebuje jakichś 5 weekendów wyścigowych, żeby się ogarnąć w pełni w tym samochodzie i jechać na 100%. No ale co jest, czym jest to 100% w przypadku Pereza w porównaniu do Maxa Verstappena? Czego my tak naprawdę od tego Pereza powinniśmy się spodziewać? Czy jak będzie w 0,2 za Maxem Verstappenem, to już będzie dobrze? Czy jednak ktoś myśli, może ktoś z Was tak myśli, że Sergio Perez będzie w stanie nawiązać swoimi wynikami do Maxa Verstappena i jeździć jak równy z równym z Maxem Verstappenem? Ja w to, mimo mojego dużego uznania dla talentu Sergio Pereza, nie do końca w to wierzę. Myślę, że rzeczywiście, jeśli on będzie w tych 0,2 sekundy za Maxem i regularnie będzie obok niego po prostu gdzieś na starcie się ustawiał, no to to już będzie duży sukces, patrząc na to, co się działo ostatnio w Formule 1 i w ekipie Red Bulla właśnie pod tym kątem. Piszcie w komentarzach, czy Waszym zdaniem poszczególni, jak Waszym zdaniem w poszczególnych zespołach mogą wyglądać te pojedynki między kierowcami. No i zacznijmy sobie właśnie od Pereza. Co Waszym zdaniem powinniśmy uznawać za taki sukces kierowcy z Meksyku? To jest pierwsza para. Kolejną parę mamy oczywiście w Ferrari. Carlos Sainz obok Charlesa Leclerca. Wkracza do zespołu, z którego chciał już troszkę uciec Sebastian Vettel, którego Sebastian Vettel trochę miał już dosyć i w którym przestał się jakoś dobrze odnajdywać. A nagle mamy Carlosa Sainza, o którym niektórzy mówią, że to jest kierowca zdolny walczyć o tytuł mistrza świata. Ja akurat z tym się zgadzam, ale czy jest to kierowca, który jest w stanie jeździć na poziomie Charlesa Leclerca? Tutaj wątpliwości jest już więcej. Ja myślę, że jeśli chodzi o naturalny talent, to Carlos może być troszkę niżej notowany od Charlesa Leclerca, ale przy sprzyjających okolicznościach myślę, że na jakimś etapie bardziej końcowym tego sezonu Carlos może próbować walczyć z Charlesem Leclerciem jak równy z równym. Wiem, że to jest ryzykowna teoria, no ale cóż, no, bez ryzyka nie ma zabawy i na taką tezę sobie tutaj pozwolę. Pewnie się ze mną nie zgadzacie, chyba że ktoś też myśli, że Carlos może... Ja nie mówię, że Carlos będzie na koniec sezonu lepszy od Charlesa Leclerca w klasyfikacji kierowców, bo moim zdaniem nie będzie, ale będą takie rzeczywiście wyścigi, może być ich trochę właśnie w końcówce sezonu, w których Carlos będzie pokonywał, czy w kwalifikacjach, czy w wyścigu Charlesa Leclerca. Niepopularna opinia, ale co mi szkodzi. Kolejna para, Alonso kontra Ocon. No i ja tutaj nie ukrywam, że stawiam na Fernando Alonso i na to, że on właśnie po tych 3, 4, 5 wyścigach no, będzie po prostu Estebana biednego prawdopodobnie, nie jakoś mocno, ale jednak delikatnie rozstawiał po kątach. Fernando wciąż ma w sobie ten ogień, wciąż ma w sobie tę wyścigową bezczelność, której dał wyraz rozmawiając z BBC. Dziennikarz zapytał go o tych kierowców, którzy teraz jeżdżą w Formule 1 i jak mocna to jest stawka. No i Fernando zaczął chwalić. Mówi, że mamy przecież tutaj kierowców, na to też zwrócił uwagę dziennikarz, którzy tak naprawdę, gdy Fernando zaczynał swoją karierę w Formule 1, no to oni tam ledwie raczkowali gdzieś tam pod stołem w domu rodzinnym. No a teraz są czołowymi nazwiskami w Formule 1. Mamy też kierowców, którzy mają tytuł mistrzostw świata na swoim koncie i też rywalizują obok tych młodych w Formule 1. No i dziennikarz wtedy dopytał Fernando, mówi, no ale no właśnie, czy ty uważasz w związku z tym, że ty wciąż jesteś na takim poziomie jak oni? A Fernando Alonso odpowiedział, nie, uważam, że jestem lepszy. No i to jest coś, co ja chcę słyszeć właśnie z ust kierowców wyścigowych.
To jest to niesamowite podejście Fernando, dzięki któremu on bardzo daleko zaszedł w swoim życiu i niewykluczone, że rozpoczyna właśnie kolejną wspaniałą przygodę z Formułą 1 i trzymam gdzieś tam jakoś za niego kciuki, żeby rzeczywiście szło mu jak najlepiej, bo takich charakterów, takich walczaków, czasami gdzieś na granicy balansujących dobrego smaku i bezczelności, takich ludzi w Formule 1 potrzebujemy. Ricardo kontra Norris, to jest kolejna para, w której dziać się może wiele i ja tutaj stawiam jednak na Daniela Ricardo. Myślę, że on po początkowych, pewnie drobnych problemach z ogarnięciem się w samochodzie będzie sobie w stanie radzić z Lando Norrisem, którego kariera kapitalnie się rozwija, ale gdzieś jednak bardziej cenię Daniela Ricciardo, też ze względu na jego doświadczenie, na to wszystko, co już wyjeździł w swoim życiu. Jest to kierowca, który ma spore doświadczenie, jeśli chodzi także o wygrywanie wyścigów, czy regularne stawanie na podium w ekipie Red Bulla. Mamy Vettela kontra Strolla. No i tutaj weryfikacja tak naprawdę jednego i drugiego. Znaczy, nie. Z Sebastianem Vettelem uważam, że to nie będzie weryfikacja, no bo no, głupio jest mówić o weryfikacji czterokrotnego mistrza świata, no bo wszyscy wiemy, że to jest kapitalny kierowca. Po prostu wstydem moim zdaniem byłoby, gdyby on zaczął z Lancem Strollem przegrywać. Na początku tego nie wykluczam, bo Seb miał okrutnie trudne zadanie w trakcie tych testów i okrutnie miał podgórkę i na początku po prostu ze względu na znajomość samochodu Lance może mieć przewagę, no ale no, szanujmy się, koniec końców myślę, że Seb tutaj musi być po prostu od Lance'a szybki. Jeśli nie będzie, no to będzie to sytuacja, której się nie spodziewam i trzeba będzie sobie do tego wrócić i to na spokojnie przeanalizować, bo na to w tym momencie nie jestem gotowy. No i ostatnia para, na którą musicie zwracać uwagę, to Schumacher kontra Mazepin. Para, która myślę dostarczy nam sporo wrażeń na torze, szczególnie jeśli chodzi o Nikitę Mazepina i jego szaleńczy styl jazdy w pewnych momentach. No ale tutaj też mamy delikatną weryfikację Mika Schumachera, choć ja już kiedyś, parę miesięcy temu mówiłem, dajemy mu sporo czasu. On jest... Nie wiem, czy uprzywilejowany to jest dobre słowo, jeśli chodzi o swoje nazwisko. On na pewno miał w pewnych momentach łatwiej ze względu na to, kto jest jego ojcem, a czasami miał trudniej, także pod kątem presji i jakichś oczekiwań, więc ja tutaj też od niego nie oczekuję na samym początku jakoś bardzo wiele, no ale jednak uważam, że od Nikity Mazepina powinien być regularnie szybszy i będę zdziwiony, jeśli tak nie będzie. No więc mamy parę tych wojenek potencjalnych w zespołach, dajcie znać, która waszym zdaniem jest najciekawsza, a ja sobie teraz przechodzę do tematu Roberta Kubicy i do tej serii, w której okazało się, że Robert wystartuje. On już przebąkiwał o tych wyścigach serii NLS w przeszłości. Mówił, że to jest coś, co go potencjalnie może kręcić. No i mamy potwierdzenie. Robert w najbliższy weekend, czyli ten weekend, w którym będziemy mieli pierwszą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1, Robert będzie na północnej pętli Nürburgringu i będzie ścigał się w wyścigu czterogodzinnym. Samochodem, który jakiś najszybszy nie jest, bo to jest no, taki produkcyjny, nazwijmy to, samochód Porsche, po prostu z dołożonymi pewnymi wyścigowymi elementami, mówiąc najprościej, wciąż bardzo szybka maszyna, ale jednak odstająca mocno, choćby w kwestiach aerodynamicznych, od tego, do czego Robert i my, oglądający Roberta, byliśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o pewien standard samochodów, do których wsiadał Robert. No ale ten start jest niezbędny po to, aby uzyskać wszystkie, jakby wypełnić wszystkie rubryczki w drodze do takiej specjalnej licencji, która upoważni Roberta do tego, aby mógł wystartować w takim legendarnym wyścigu 24-godzinnym też właśnie na Nordschleife. I Robert mówił jasno, że to też jest rzecz, która go interesuje. No tylko mamy pewien problem w tym sezonie. No bo okazało się, że w ten weekend, w który ten wyścig ma się odbyć, to jest nieprzypadkowe stwierdzenie, nie mówię, że się odbędzie, tylko ma się odbyć, za chwilę do tego przejdę. W ten weekend również ma się odbyć, bo w sezonie takim dziwnym, jaki mieliśmy ostatnio, jaki mamy teraz, wszystko jest możliwe, wszelkie zmiany w kalendarzach są możliwe. No ale okazało się, że nagle na ten sam termin wskoczyła runda LMS-u, czyli tego podstawowego programu Roberta, jeśli chodzi o wyścigi długodystansowe i ten Nürburgring po prostu
no nie może dojść do skutku w przypadku Roberta, bo z LMS-u on zrezygnować sobie tak po prostu nie może. No ale z tym Nürburgringiem to też nie do końca wiadomo, co będzie z Nordschleife, bo organizatorzy mówią wprost, że brakuje im trochę pieniędzy, żeby ten wyścig zorganizować. Jeśli chodzi o wpływy z biletów, no to w zeszłym roku były one znacznie zmniejszone i jeśli nagle nie znajdzie się jakiś mocny partner albo same zespoły, po prostu producenci się do budżetu nie dorzucą, do tej sakiewki paru euro nie włożą, to może być problem z organizacją tego wyścigu, ale wygląda, że tak czy inaczej Robert chce, jak to sam powiedział i w oficjalnym komunikacie prasowym przekazano, chce zaliczyć wybrane wyścigi tejże serii. To są wyścigi czterogodzinne, wszystkie odbywające się właśnie na Nordschleife. Ktoś mógłby się zdziwić, no bo to jest taka seria, w której wiecie, jakby no... Ktoś z bardzo podstawowym doświadczeniem wyścigowym też może sobie bez problemu wystartować. Są odpowiednie klasy dla ludzi, którzy stawiają, powiedzmy, takie pierwsze kroki w bardzo poważnym motorsporcie. No i akurat ta seria NLS, o ile jest rzeczywiście bardzo ciekawą serią, bo się odbywa na bardzo ciekawym torze, no o tyle to nie jest tak, że tam startują, oczywiście są tam ciekawe nazwiska, ale to tych nazwisk jest kilka, a generalnie no to jakby to jest taka seria, no powiedzmy półzawodowa, jeśli chodzi o to, jakich kierowców tam mamy, więc ktoś mógł się zdziwić, że do czegoś takiego pcha się Kubica. Z drugiej strony oczywiście miejmy z tyłu głowy, że ten wyścig 24H na Nordschleife, tam już mamy naprawdę fajne nazwiska, często nazwiska znane dobrze z innych serii, czy z DTM-u, czy innych wyścigów samochodów klasy GT na przykład. Tam się jeździ GT trójkami. W tej serii, w której Robert teraz będzie startował, przygotowując się do ewentualnego kiedyś przyszłościowego wyścigu na Nürburgringu, tym 24-godzinnym, to też można jeździć GT trójkami, ale Robert z racji tego właśnie, że licencji jeszcze nie ma, do najszybszego samochodu wsiąść nie może. No ale cóż, no jakby ja bym nie dziwił się, tak jak widzę niektórzy kibice się dziwią, że po co Kubica znowu zaczyna nową jakąś dziwną serię, taką no może nie do końca jakąś super profesjonalną, że chcielibyśmy go przecież oglądać na tym najwyższym poziomie motorsportu, no ale ja bym to traktował inaczej, ja bym to traktował po prostu jako jasny sygnał, jaka jest przyszłość Roberta i gdzie on siebie widzi w najbliższych latach. To są wyścigi długodystansowe, a nie ma lepszego przygotowania do wyścigów długodystansowych niż starty w wyścigach długodystansowych. I to jest bardzo proste. Do tego dokładamy sobie tutaj legendarny tor, który Robert kocha, na którym sobie świetnie radzi i który jest wyjątkowym wyzwaniem, to raz, a dwa, okrutnie wielką frajdą, żeby po nim jeździć. Nie jeździłem, ale jakby nie znam nikogo, kto by tam był i mówił, że nie, wiesz co, daj spokój, przereklamowany. No nie, to jest kapitalny obiekt, więc tak naprawdę Robert łączy przyjemne z pożytecznym, przygotowując się do tych wyzwań w LMS-ie, przygotowując się do tego, że kiedyś sobie na tym Nordschleife pojedzie też wyścig 24-godzinny. I tyle, i tak bym na to patrzył. To wszystko gdzieś tam będzie się składało na to, żeby kariera w wyścigach długodystansowych po prostu była karierą dobrą, udaną i z sukcesami, żeby za czas jakiś zobaczyć Roberta w topowym zespole, być może w jakimś hypercarze w kolejnych latach. Tak mi się wydaje i tak obstawiał, że to jest to, co kieruje Robertem. Mówię obstawiam, bo jak wiemy, ta komunikacja ze strony Roberta czy ze strony jego sponsora gdzieś jest mocno ograniczona, jeśli chodzi o te takie długofalowe plany i nie wiemy, co będzie w kolejnym sezonie ze sponsoringiem choćby Alfy, nie wiemy co będzie z Alfą, nie wiemy czy ten zespół nie będzie jakoś sprzedany, no wiele jest tutaj czynników, ale też jakby no jasno widać, jaki jest, no może niekoniecznie priorytet, no bo teoretycznie priorytetem wciąż pozostaje ekipa Alfa Romeo i praca kierowcy rezerwowego, no ale też spójrzmy na to od tej strony, że Robert zrezygnował z przedsezonowych testów, nie będzie go na pierwszym weekendzie Formuły 1, nie będzie go na drugim weekendzie, bo wtedy też są testy do LMS-u i no jest testy czy wyścig i teraz nie mam pewności, ale to no, jedno albo drugie, ale już mi się myli ten kalendarz, wybaczcie, nie jestem mocny w zapamiętywaniu dat, ale no nie, wydaje mi się, że to już jest pierwszy wyścig wtedy, bo testy są chyba jakoś 13, więc no opuszcza z tej Formuły 1 całkiem sporo obowiązków, no ale pamiętajmy, że sezon ma 23 wyścigi i prędzej czy później Robert na tych wyścigach będzie się pojawiał i swoje powinności wobec ekipy Alfa Romeo wykonywał. Ja swoją powinność, a w zasadzie przyjemność też już wykonałem, nawet ją zakończyłem. To wszystko na dzisiaj. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. No i co? Zaczynamy sezon 2021. Jaram się niemiłosiernie. Pozdrawiam i do zobaczenia.